Boże, Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 6 osób w związku z aferą sprzedaży chemicznego giganta spółki Ciech. Wśród nich jest Paweł T., były wiceminister skarbu w rządzie Donalda Tuska. W katowickiej prokuraturze trwają przesłuchania podejrzanych. Zarzuty dotyczą niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień oraz poświadczenia nieprawdy. Chodzi o zaniżenie wyceny akcji Ciechu. Do prywatyzacji Ciechu doszło w 2014 roku. Ponad 51% akcji trafiło w ręce znanego biznesmena Jana Kulczyka. Już wtedy okoliczności sprzedaży spółki budziły kontrowersje. Od 2 lat śledztwo w tej sprawie prowadzi wrocławskie CBA. Dziś w tej sprawie zatrzymano 6 osób. Agenci z wrocławskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 6 osób, w tym byłego wiceministra Skarbu Państwa, dyrektora i radcę z tego ministerstwa, a także 2 ekspertów finansowych. Informował rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Zatrzymanym stawia się zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. W aferę może być zamieszanych więcej osób. Nasi funkcjonariusze w dalszym ciągu wykonują czynności operacyjne, m.in. przeszukają mieszkania zatrzymanych osób. Tam zabezpieczamy materiał, dowody w tej sprawie. Śledczy szacują, że na oszustwie w sprawie Ciechu Skarb Państwa mógł stracić ponad 100 milionów złotych, wskazuje finansista Piotr Siekański. Finalnie spółka została wykupiona za niemalże 620 milionów złotych, natomiast łączna wartość transakcji jest szacowana na 830 milionów złotych i tutaj tak naprawdę każda złotówka więcej na akcję to tak naprawdę 20 złotych milionów różnicy w tej transakcji. Po transakcji ówczesny wiceminister skarbu Paweł T. został szefem giełdy papierów wartościowych. W krótkim czasie spółki akcje Ciecha poszybowały w górę. Jan Kulczyk płacił za akcję po 31 złotych. Ale już po roku kurs sięgnął 55 zł. Zatrzymania 6 osób, w tym byłego wiceministra skarbu, pokazują, że była na to wola polityczna ze strony rządu Donalda Tuska, zaznacza poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. To, że doszło do sprzedaży poza nieco, nie musi budzić poważne wątpliwości, czy to był tylko i wyłącznie wynik zaniedbania, zaniechania, czy też był to wynik po prostu korupcji? Odpowiedzi na te pytania szuka już katowicka prokuratura, która rozpoczęła przesłuchania podejrzanych w sprawie prywatyzacji Ciechu. Mogą one potrwać nawet do wtorku. Sprzedaż, prywatyzacja Ciechu to jest jakby taki obraz tego, co działo się za rządów PO-PSL. Państwo teoretyczne, które w żaden sposób nie kontrolowało majątku Polski. Mówi doktor inżynier Andrzej Michalak. Prywatyzacja Ciechu i sprzedaż kontrolnego pakietu grupy firmie Jana Kulczyka od początku wzbudzały kontrowersje. Poseł Paweł Grabowski z Kukiz15 pyta, gdzie był KNF? Prywatyzacja z Ciechu to był jeden wielki skandal. Jak można było po takiej cenie sprzedać spółkę, która miała niezłą wartość księgową, przynosiła zyski, niezłe zyski, miała świetną perspektywę również finansową. Dzisiaj przynosi krocie nowym właścicielom. Skarb Państwa na tym stracił naprawdę grube pieniądze. No i co? Okazuje się, że winnych nie ma. Winnych trzeba znaleźć. Ale dla Platformy Obywatelskiej sprawa Ciechu to tylko kolejna gra polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Obawiamy się, że tak jak z wieloma innymi kwestiami, motywacja PiS-u jest zawsze polityczna. Tak sprawę podsumował poseł PO Mariusz Witczak. Posłowie PO niezbyt chętnie chcieli się dziś wypowiadać w sprawie zatrzymań ich partyjnego kolegi Pawła T., który nadzorował prywatyzację Ciechu. Prywatyzacji, której zielone światło dał sam Donald Tusk. Słychać to w nagraniu z rozmowy Jana Kulczyka i szefa NIK-u Krzysztofa Kwiatkowskiego. Rozmawiałem z Włodkiem Karpińskim i on mówi, sam byłem ciekaw reakcji, bo Donald tu dał mi zieloną rękę, ale mówi, no zobaczymy jak to pójdzie, więc... Znaczy, że dał zieloną zielone światło. Tak, on dał zielone światło, jednocześnie mówił, bierzesz to na własną odpowiedzialność, jak to Donald. Obecnie spółka Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Plasuje się w pierwszej 50 największych polskich przedsiębiorstw. Prokuratura na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zajmie się sprawą umów na budowę autostrady A2. To rząd PO-PSL zawarł kontrowersyjne umowy z firmą założoną przez Jana Kulczyka. Śledczy mają wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do przyznania spółce Autostrada Wielkopolska koncesji na 40 lat. Autostrada A2 jest jedną z najdroższych w Europie. Każdy kilometr odcinka z Nowego Tomyśla do Konina kosztuje aż 40 groszy. Tak, każdego zjadacza chleba, również dla mnie te ceny w Polsce są za wysokie, zwłaszcza na prywatnych odcinkach autostrad. Tutaj
Mam na myśli Nowy Tomyśl Konin. Mówi Walenty Dudziak ze Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej. Od Konina do Nowego Tomyśla biegnie blisko 150-kilometrowy odcinek autostrady A2. Kierowcy za korzystanie z autostrady płacą mniej więcej co 50 km. Od stycznia cena każdego z odcinków wzrosła o złotówkę. Tak więc kierowcy, którzy przejadą cały 150-kilometrowy odcinek autostrady A2, płacą o 3 zł więcej. Nie 57, tak jak było dotychczas, a 60. Stawki opłat, które egzekwowane są na autostradzie koncesyjnej między Nowym Tomyślem a Koninem, są odzwierciedleniem realnych kosztów utrzymania autostrady zimowego, letniego, ciężkiego, czyli tak zwanych remontów. Kwot, które musimy odkładać zgodnie z umową koncesyjną na inwestycje. Tłumaczy rzecznik Autostrady Wielkopolskiej Zofia Kwiatkowska. Wysokie koszty utrzymania autostrady mają wynikać też ze spłat kredytów zaciągniętych na budowę. Poprzednia podwyżka cen miała miejsce w marcu ubiegłego roku. Okazuje się, że odcinek z Nowego Tomyśla do Konina jest droższy niż autostrady we Włoszech, Francji czy Hiszpanii. Dodatkowo statystyczny Polak za swoją miesięczną pensję przejedzie autostradą 2,5 razy mniej niż statystyczny Francuz. My żeśmy tak wylali kiedyś przed laty dziecko z kąpielą przez wprowadzenie winiet, zaniechanie tego tematu. A to jest sprawdzony temat, który w Europie funkcjonował i funkcjonuje nadal. Na nieograniczone podwyższanie opłat za autostradę A2 pozwala przyznana spółce koncesja. Rząd PO-PSL wydał ją aż na 40 lat. Teraz sprawę zbada prokuratura. Pieniądze kierowców płyną do prywatnej spółki, a rząd nie jest w stanie powstrzymać kolejnych podwyżek opłat za przejazd, mówił w rozmowie z Radiem Maryja minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Obecne władze mają w tej sytuacji związane ręce. Chcielibyśmy mieć narzędzia, dzięki którym mielibyśmy wpływ na kształtowanie tych opłat. Niestety Donald Tusk, ówczesnym ministrem infrastruktury, w 2009 roku, podpisując umowę koncesyjną na autostradę A2, no niestety wpisał do umowy takie, a nie inne warunki i skutkiem tego jest to, że do 2037 roku koncesjonariusz będzie wpływał ceny, tak jak to uznaje za stosowne. W umowie koncesyjnej nie zawarto mechanizmów, które pozwalałyby wprost rządowi Rzeczypospolitej pływać na ceny, które kształtuje koncesjonariusz. Dlatego też w tym przypadku nasze możliwości są praktycznie żadne. Śledztwo dotyczy m.in. budowy i zarządzania odcinkiem autostrady A2 między Koninem a Nowym Tomyślem. Prokuratura ma zbadać, czy doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez państwowych urzędników, na skutek czego narażone zostały interesy Skarbu Państwa i Polaków. Nowy prezes PKN Orlen i nowe porządki, znany ze swej skuteczności Daniel Obajtek, wprowadza plan reformy największej polskiej spółki paliwowej. Nie wszystkim się to jednak podoba, szczególnie tym, których interesy mogą zostać naruszone. Lewicowo-liberalne media już rozpoczęły kampanię wymierzoną w nowego szefa paliwowego giganta. Daniel Obajtek objął stanowisko prezesa PKN Orlen przed tygodniem. Wcześniej kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a ostatnio Grupą Energa. Ja Daniela Obajtka znam, wiem, że jest skuteczny i w mojej ocenie to dobra decyzja. Zapewnia wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Rok 2017 Energa zakończyła z ponad półmiliardowym zyskiem. Równocześnie prezes Obajtek uchronił spółkę przed stratami rzędu 2 miliardów złotych. Śledziłem poczynania pana byłego prezesa Energii Obajtka w Enerdze. Oczywiście do tej stali Augiasza potrzebny był ktoś taki jak on. Podkreśla były doradca zarządu spółki Energa dr inżynier Bogdan Sedler. No to akcje spółki wzrosły o 38%, to jest bardzo dużo. Zlikwidował cirka 1/3 spółek zależnych od energii, no bo to były takie spółki trochę pasożytnicze, które dublowały swoje działania. Pod rządami PO-PSL w 2013 roku Energa podpisała szereg umów z farmami wiatrowymi. Spółka straciła na tym 350 milionów złotych. Prezes Obajtek domagał się w tej sprawie powołania komisji śledczej. Także w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opanowanej przez ludzi związanych z PSL-em prezes Obajtek zrobił porządek, wskazuje politolog Paweł Bańka. Dba bardziej o interesy firmy, którymi zarządza, aby generowały oszczędności, aby te oszczędności służyły budżetowi państwa
jak również zwykłych pracowników. Był zasłynął tym, że będąc prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po wielu latach podniósł płace minimalne dla szeregowych pracowników i zlikwidował kominy płacowe dla kadry zarządzającej. Skorzystali też rolnicy, którzy wreszcie mogli liczyć na terminowe wypłaty i fachową pomoc agencji. Wszystko wskazuje na to, że podobny scenariusz będzie realizowany w Orlenie, co już spotyka się z reakcją totalnej opozycji i liberalno-lewicowych mediów. W ubiegłym tygodniu Nowoczesna zażądała, by CBA sprawdziło oświadczenie majątkowe Daniela Obajtka z okresu, gdy był wójtem Pcimia. Te oświadczenia, porównując oświadczenie na koniec 2010 roku i na koniec 2012 roku, jasno pokazują, że Daniel Obajtek wzbogacił się o ponad 1 000 000 zł w stosunku do tego, jakie miał przychody. Te same oskarżenia kieruje pod adresem Daniela Obajtka tygodnik Newsweek, należący do niemiecko-szwajcarskiego koncernu medialnego. Gazeta Tomasza Lisa sugerowała także, że prezes miał związki ze światem przestępczym. Zawsze jest niezadowolenie różnych środowisk, bo się naruszą układy, zwłaszcza jeżeli te układy się gromadziły przez wiele lat. W niespełna tydzień w Orlenie stanowiska straciło kilkunastu kluczowych dyrektorów. Planowane są także redukcje wysokich uposażeń nawet do 20%. Media donoszą także o niekorzystnej umowie Orlenu ze spółką Salvatori Wspólnicy. Podmiot założony w 2009 roku przez Bartłomieja Sienkiewicza, byłego szefa MSWiA w rządzie PO-PSL, zarobił co najmniej 4 miliony złotych. Teraz może stracić kontrakt z paliwowym gigantem. Być może w tej chwili też jest dokonywana kontrola w Orlenie i być może też część środowisk obawia się, co tam prezes Obajtek może znaleźć i podać do publicznej wiadomości. Podkreśla dr Lech Jańczuk. Orlen według planów rządu ma być sztandarową polską firmą. Spółka walczy nie tylko o rynek paliwowy. Chce także przyciągnąć klientów swoją ofertą na stacjach. W ramach programu Spiżarnia Regionów podmiot chce zwiększyć współpracę z lokalnymi dostawcami żywności i promować ich produkty. Orlen wprowadził także swoje marki, które zastępują zagraniczne produkty. Komisja Europejska wstrzymuje się z wysłaniem wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sięgające 100 tysięcy euro dziennie kary dla Polski w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej. Powodem jest przyjęcie przez Komisję wyjaśnień Polski dotyczących wstrzymania wycinki w Puszczy. Pod koniec stycznia władze w Warszawie w piśmie skierowanym do Komisji Europejskiej poinformowały, że postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej jest przestrzegane, a prace są prowadzone tylko w miejscach, gdzie jest konieczne zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Zapewnieniem o wstrzymaniu wycinki miały być przesłane zdjęcia oraz mapy. To do komisji należała bowiem ocena, czy realizacja postanowienia o natychmiastowym zaprzestaniu wycinki jest faktycznie realizowana. Wcześniej kwestionowała ona prawdziwość tych zapewnień, teraz jest zadowolona z działań polskich władz, do tego stopnia, że przynajmniej na razie nie ma zamiaru występować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o kary sięgające 100 tysięcy euro dziennie. Takie stanowisko Komisji Europejskiej to furtka, która ma jej pozwolić w razie wznowienia wycinki w Puszczy na złożenie wniosku o nałożenie kary. Absolutną rację miał były minister, już były pan Szyszko, który określił to, że wycinka, jaka jest realizowana w Puszczy Białowieskiej, jest realizowana zgodnie z normami przyjętymi i przede wszystkim chciał zapobiec degradacji absolutnej puszczy. Mówi mecenas Henryk Lipski. Tymczasem przed sądem w Hajnówce zapadło już ponad 80 wyroków związanych z protestami i blokadami w Puszczy Białowieskiej. Protestujący związani głównie z organizacjami ekologicznymi, które domagały się wstrzymania ratowania puszczy, będą musieli zapłacić grzywny od 70 do 300 zł. Wyroki nie są prawomocne. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przebywał dziś w Szwajcarii, gdzie wziął udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej polskim konsulom, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów. Tablica w szwajcarskim Bernie upamiętnia dwóch polskich dyplomatów, Konstantego Rokickiego oraz Juliusza Kyla. Razem z czterema innymi osobami tworzyli tak zwaną grupę berneńską, powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Grupę sześciu świetnie ze sobą współpracujących ludzi. Trzech Żydów, trzech Polaków. W
Wspólnie fałszowali paszporty, dzięki którym wielu Żydów nie trafiło do niemieckich obozów zagłady. Dokumenty państw Ameryki Łacińskiej, fabrykowane przez nich, przekazywane do okupowanego kraju i dostarczane Żydom prześladowanym i masowo mordowanym przez niemieckich nazistów, stały się dla setek ludzi dosłownie paszportami do życia. Polska dyplomacja mogła w ten sposób uratować nawet kilka tysięcy osób, podkreślił marszałek Karczewski. Są udokumentowane od 400 do 500 tego typu akcji, ale podejrzewamy, że polska dyplomacja mogła uratować kilka tysięcy istnień ludzkich, kilka tysięcy Żydów z Holokaustu. Dlatego odsłonięta tablica w szwajcarskim Bernie ma znacznie szersze znaczenie. Chciałbym zaznaczyć, że dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w ogólny ruch rehabilitacji pamięci. Zaznaczył przewodniczący Rady Narodowej Szwajcarii Dominik de Buman. A dzisiaj, kiedy próbuje się zakłamać historię II wojny światowej, przywracanie pamięci o tamtych wydarzeniach jest niezwykle istotne. Przyszedł wówczas czas na sprawdzenie się, jak się zachować wobec tej sytuacji, która nastąpiła. Możliwy był bardzo różny wybór. Można było się zachować haniebnie, można było stanąć obok, ale można było otworzyć serce dla drugiego człowieka. Mówił wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma i właśnie taką postawę dobrego, otwartego serca przyjęli wówczas Polacy. Tablica upamiętniająca dwóch polskich dyplomatów to niewielki gest, ale za to gest, który ma wielkie znaczenie dla Polaków oraz dla polskiej historii. Dla Informacji Dnia Konrad Janik, Brno, Szwajcaria. Członkowie Knesetu chcą doprowadzić do odwołania na konsultacje ambasador Izraela w Warszawie Anny Azari. Informują o tym izraelskie media. To pokłosie zastrzeżeń władz Izraela do nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Pomysł odwołania ambasador na konsultacje popierają deputowani z partii należących do koalicji rządzącej oraz opozycji. Najprawdopodobniej ta propozycja zostanie przedyskutowana w trakcie posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony izraelskiego Knesetu. Na razie podejmowany jest proces decyzyjny w Izraelu, jest ta sprawa procedowana. Ale czy do niej dojdzie, to na szczęście nie wiemy i miejmy nadzieję, że aż tak bardzo radykalny środek dyplomatyczny nie zostanie wykorzystany. Podkreśla politolog dr Marcin Szydzisz. Histeria, z którą mamy do czynienia w Izraelu, to wynik wewnętrznych problemów politycznych, wskazuje minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Rząd Benjamina Netanyahu nie jest rządem stabilnym, tam jest realna groźba utraty władzy przez tego premiera, no plus jeszcze sytuacja wewnętrzna, jak wiemy w tej chwili policja stawia już jakby osobiście premierowi Izraela zarzuty dotyczące korupcji, więc to wszystko odczytujemy w tych kategoriach. Polska w sprawie prawdy historycznej nie ustąpi, deklaruje szef MSWiA. My nie mamy najmniejszego zamiaru nawet o milimetr ustępować w kwestii prawdy historycznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN, każdy, kto będzie przypisywał narodowi polskiemu zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub będzie twierdził, że Polacy w nich współuczestniczyli, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. I na teraz to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Maria Kaliściak, zapraszam na prognozę pogody. W Polsce czeka nas chłodna noc. Temperatura w całym kraju w przedziale od minus 3 do minus 2 stopni. Z kolei jutro pogodnie na północy oraz na zachodzie kraju i tam również najcieplej 2-3 stopnie. Na pozostałym obszarze więcej chmur z niewielkimi opadami śniegu na wschodzie oraz na północy. Tam termometry wskażą od 0 do 1 stopnia. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, a na barometrach około 1019 hektopaskali. A już teraz pogoda na kolejne dni. Zapraszam. W środę na północnym zachodzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju chmury z okresowymi opadami śniegu na południu i południowym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia od minus 1 stopnia w centrum do maksymalnie 3 na zachodzie kraju. Powieje słaby wiatr, przeważnie z północnego wschodu.
Z kolei w czwartek zdecydowanie więcej chmur, niewielkie przejaśnienia jedynie na północy kraju. Okresowe opady śniegu możliwe na Pomorzu Zachodnim oraz ziemi lubuskiej. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu do maksymalnie 3 w Zielonej Górze. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu i południowego wschodu.